Cześć. Dzisiaj idziemy do tamtej malutkiej wyspy. Dotarliśmy właśnie do klasztoru. Generalnie kosztuje łódka i zwiedzanie tego klasztoru za mną 50 kun od dorosłego, 35 od dzieciaka. Tam zajmuje około 40 do 50 minut. Wyruszamy! Przecież zawsze trzeba zacząć wycieczkę od lodami. Dokładnie. Kilka technicznych spraw. Wejście do całego parku, czyli trzy miejsca są, to jest Rożki Slab plus Skradin plus jeszcze wyżej są jakieś wodospady. Kosztuje 200 kun od dorosłego, 130 od dziecka powyżej 7 i poniżej 7 dzieci wchodzą za darmo. Zostaliśmy poinformowani, że tutaj w tym miejscu spędzimy jakieś średnio 2 godziny. Wchodzimy do góry do jaskini i mamy 517 schodów. Nie dam rady. Daj mi jeszcze niewiele. Chodź. Chłopaki, odpowiedź A, B czy C. Dużo schodów, bardzo dużo schodów, czy bardzo, bardzo, bardzo dużo schodów? Bardzo. Czyli odpowiedź C. Jesteśmy w połowie. Dzięki Ci, Panie Boże, za te ławeczki. So it's only small, it's 59 meters long. Once you come here to the middle, it starts to get a little bit low. When archaeologists came, they discovered that people used to live in this cave. They found bones from animals and also two children's skeletons. I mała przerwa na jedzenie. I duża przerwa na schody. To weszliśmy na górę, schodzimy w dół i podziwiamy widoki. Właśnie właziliśmy po tych schodach do góry. O, a tam widać do jaskini. Gdzieś patrz tam, gdzieś to czerwone jest wejście do jaskini. Tutaj jest chyba pani. Tutaj widać, że tu jest wejście do jaskini.
Rejs taką łódą wliczony jest w cenie biletu do Skradnińskiego Buku. Jesteśmy na drugiej części, przepłynęliśmy się łódką. Było to dobrze zorganizowane na iluś ludzi, które czekało na łódkę. Dotarliśmy tu. Ja jestem przerażona ilością turystów. Szukamy jakiegoś bardziej odludnego miejsca, bo wszystko to wygląda tutaj tak. Ania próbuje wejść. Jeżeli marzyliście o ciszy i prywatności, to nie tu. Ale naszym chłopakom się to strasznie podoba. Jak przyjedziecie tutaj na wodospad do Skradnińskiego Buku, zostaniecie na pewno przytłoczeni ilością ludzi. Ale jest jeszcze druga część, z drugiej strony wodospadu. Trasa jest około 2,7 km, przyjemnie się idzie i jest naprawdę o wiele, wiele mniej ludzi, więc naprawdę polecam się przejść, bo koło wodospadu jest malutka plaża, ciężko wejść do tej wody, ciężko z dzieciakami. My daliśmy radę, no każdy da radę na pewno, ale było troszkę kombinowania i gimnastykowania się. A tutaj jest przyjemny spacerek. I widoczki są równie piękne. Ania właśnie dopiła ostatnie łyki wody. Nie ma już wody! Woda do picia, nie do ładowania butelek, ale wszyscy tak ładują butelki. Można sobie urządzić te zabawy z wodą.